Siemaneczko, jak tam wyspani? Powiem wam, że ja to bym jeszcze troszeczkę poleżał, no ale niestety. Chciałbym już wstawać rano, rozsłonić roletę i tak widno, miło, przyjemnie. Wtedy od razu ten poranek staje się lepszy, a tak jak teraz to co to ciemnica, mokro, o tyle dobrego, że nie jest wcale tak zimno. Jest nawet w porządku. Tragedii nie ma. Byłem w Lidlu. Właśnie, na takich małych zakupach typowo do pracy, chociaż do domu też coś kupiłem, ale to o tym pogadamy w domu. Także wiecie, zapas już na ten tydzień na przyszły. Boże, pieprzę z rana. Niesamowicie, zaraz wlecę do pracy, zrobię jakąś kawę. Kupiłem sobie dzisiaj na śniadanie do pracy precla i serek waniliowy. Może będzie to dobre połączenie, no zobaczymy. No, tak jakoś mnie naszło. Patrzę, precel, przechodzę tam przy nabiale, serek waniliowy. Mówię, dobra, biorę. No, zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Więc tyle. O, rozpadało się. Tak patrzę właśnie na przednią szybę, to tak mokro się nagle zrobiło, a tu się rozpadało. Czyli zachwaliłem. Przechwaliłem po prostu. Dobra, jadę do pracy. Widzimy się po 15. Dzień dobry. Jestem w domu. Po pracy, powiem tak, pada, wręcz ulewa jest. Poczekajcie. Halo? Tak, panie dyrektorze. Zaraz im powiem, żeby pamiętali o subskrypcji. Tak i łapka w górę. Dziękuję. Słyszeliście? Pan dyrektor mówi, przypomina o łapeczce i subskrypcji. A tak na poważnie, to w Lidlu kupiłem słuchawkę prysznicową. Dlatego, że moja już, można powiedzieć powolutku, zmęczona życiem. Więc... taka za 19,99. Zobaczymy, co to będzie. Ale dzisiaj też przyszła taka paczka. Powiem tak, jeszcze jej nie otworzyłem. Więc szybciutko to zrobimy razem. A mogę otworzyć. Myśmy się razem w tym nie musieli siedzieć. A dobra. Chwila, moment. Dobrze zaklejone. Zabezpieczone. Już wam pokażę, co ja tu bym kupił. Przepraszam, telefon. Już, sorry. Mój brat na zakupach. On jak jest na zakupach, zawsze dzwoni. Jak ja go wysyłam do sklepu, to wiem, że on zadzwoni. Także to było wiadome, że on zadzwoni. Dobra, idzie. No chodź. Kurna, duże to jest. Oto nawilżacz powietrza. Bo u mnie jednak w pokoju ciągle te ogrzewanie pracuje na piątce. Zresztą jak w całym mieszkaniu, bo ja lubię ciepło. Zawsze o tym mówiłem. I jakby nie zmienię tego, ale nawilżać powietrze można. Byłaś, kurczę. Nie chcę pudełka zniszczyć, bo ja zawsze trzymam. No i dobra. Powiem tak, na razie jest zimne, więc nie będę tego włączał. Poczekamy, aż nałapię temperatury pokojowej. No, maleńki tam. Ale owinięty, opakowany, powiem wam, że producent tutaj się spisał i to tak bardzo, bo te pudełko też jest twarde, więc bezpieczny transport, no nie można powiedzieć. No piękny jest, co? Ja właśnie lubię taką klasykę. Żadnych wygibasów, żadnych bajerów, szmerów, po prostu piękny, ładny design, duży pojemnik, bo to 4,5 litra albo 5 litrów na wodę, więc nawilżanie na całego. Dobra, odstoi trochę, na łapie temperatury. I odpalimy. I dzisiaj od razu mówię, vlog będzie krótki, bo mam dużo innych planów i nie będę mógł zbytnio dużo nagrywać, ale oczywiście coś tam będzie, także na spokojnie, na luzie, w rozpiętej bluzie, jakby to powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, dobry mam humor, chociaż boli mnie strasznie głowa i nie wiem, czy to przypadkiem nie coś przeziębieniowego. No nie chcę na razie krakać, bo wiecie, lepiej nie, ale ogólnie rzecz biorąc, to tak dziwnie się trochę czuję. Może na noc wypiję tego Wixa. Mnie Wix zawsze stawia na nogi, tylko jest jedna wielka wada tego produktu dla mnie w stosunku do mojego, że tak powiem, ciała. No to, że pić na noc po prostu, albo być w domu w ciągu dnia, bo on zwala z nóg. Ja po prostu po nim śpię. Położę się i śpię. Dobra, rozpakowywuję to, ogarniam to, biorę się za coś tam jeszcze, bo mam, tak jak mówiłem, dzisiaj troszeczkę innego Armagedonu do ogarnięcia. No i do zobaczenia potem.
Dobra, przychodzę po uruchomieniu sprzętu. No jestem zadowolony, jest mega cichutki. Daje piękną mgiełkę, taką chłodną, przyjemną. No i jeszcze to światełko tutaj po zgaszeniu światła daje takiego nastroju. Sam w sobie jest bardzo cichutki. Słychać takie... ten jakby wiatraczek malutki, ale i tak lekkie pluskanie wody. Co na przykład w okresie wieczorno-nocnym może dawać ukojenie, jak ktoś lubi wodę. No mi to będzie sprawiało przyjemność. Na razie o nawilżeniu ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo pracuję dosłownie chwilę. No pierwsze wrażenia pozytywne, więc no zobaczymy. Myślę, że był warty. On jest z jonizacją czy coś takiego. No ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobre opinie miał. No i duży fakt, znaczy duży fakt, duży jest, faktem jest to, że jest duży pojemnik. O, to chciałem powiedzieć. Duży pojemnik na wodę, więc jak go całego zapełnimy, to on będzie pracował i pracował. To nie jest tak, że się położysz, nie wiem, wieczorem i będziesz się martwił, że on w nocy nie będzie miał wody, wyłączy się, nie wyłączy się, wiecie. Z urządzeniami elektrycznymi to różnie bywa. No, kawczana sobie zaparzyłem. Bo teraz lecę coś tam sobie ogarnąć, potem trochę w kuchni. Mam dzisiaj taki mały pomysł, będę chciał zrobić, więc na pewno będziecie ze mną. Ale w Lidlu jeszcze kupiłem, co wam w ogóle nie pokazałem. Zapach do zmywarki, to jest jabłko. 4,99, no to słuchajcie, za te pieniądze nawet wziąć na spróbowanie warto. Więc dobra, poczekam aż mi się skończą moje kapsułki do zmywarki, te sfery. No, najbardziej uwielbiam te sfery i spróbuję te kapsułki z W5, zobaczymy. Jak się sprawdzą, to będą ze mną, a jak nie, no to wrócę do fery. No ale zapach jest ciekawy, zaraz pójdę, zamontuję, bo tam widziałem, że ten mój to już tak na dnie jest lekko. No i tak to. Powiem szczerze, żebym chętnie pojechał do kina. Normalnie teraz wyszły takie fajne filmy, nie wiem, To tylko miłość czy jakoś tak, tam grają fajni aktorzy, między innymi właśnie Małgorzata Kurzuchowska i tak dalej, ale tak, przede wszystkim nie za bardzo mam teraz z kim, a dwa, też czasowo słabo, ja to lubię tak raczej na spokojnie, a nie, że tu praca, a potem coś jeszcze załatwić i na biegu do kina, bo to żadna atrakcja. Ja nie ukrywam, że lubię sobie jechać do kina, po kinie zejść na przykład gdzieś do jakiegoś baru na piwo, dopiero sobie do domu jechać, a nie na takiej zasadzie, że wiesz, lecisz do kina, oglądasz i wychodzisz i tyle cię widzieli. Dlatego tak bardzo, wiecie, no dobrze jest z towarzystwem, tak? Tak jak ja mam do kina rzut beretem, tego co ja lubię, bo ja na przykład uwielbiam kino w Złotych Tarasach. Więc no jedno z lepszych kin dla mnie. Po prostu ma swój klimat, jest piękne, ja się tam dobrze czuję i tyle. Dobra, idę, ogarnę to co mam ogarnąć. Powiem wam, że jestem śpiący i zmęczony, więc nie mogę się skupić. Więc idę ogarnąć co mam ogarnąć, potem trochę w tej kuchni chcę porobić. No i co, no potem się jeszcze do was odezwę. A tymczasem z piękną mgiełką mówimy do później. Thank you.
końcu mam taką chwilkę, żeby usiąść do Was trochę pogadać, bo cały czas coś robię. Jak nie sprzątam, to teraz troszeczkę w kuchni, to jeszcze musiałem z kimś coś załatwić. I tak no naprawdę to zero możliwości na chwilę się nawet położyć i poleniuchować, sobie odpocząć. Ale tak, miałem zrobić mini hot dogi z ciasta francuskiego. Takie wiecie, jak czasem można kupić w Lidlu na przykład, nie? Że tam jest parówka, ketchup, musztarda i tak dalej. Ja patrzę do lodówki, a ja nie mam parówek, i mówię, no to o Jezu Janusz, jak, do czego ty się bierzesz, nie? Więc patrzę, jest ta szynka konserwowa, no i tak mówię, może z ogórkiem bym zrobił, ale nie miałem pomysłu, jak to zawinąć. Więc zrobiłem po prostu rulonik, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiadomo, ciasto francuskie rośnie, więc być może się trochę porozchodzi. Ale dobra, no co tam, wiecie, zje się, zobaczymy. No chciałem zanieść dziewczyną do pracy, ale jak to wyjdzie jakoś tak nie bardzo, to nie będę im niósł, no bo to będzie wstyd. No, słuchajcie, a propos nawilżacza, jeszcze jaką funkcję tutaj wypatrzyłem, znaczy funkcja, to tak dla mnie funkcja dobra, jak się zbliża twarz do tej mgiełki tak z bliska, jakie to jest przyjemne uczucie, normalnie jak jakaś, nie wiem, spa, no po prostu miło, naprawdę. A tak w ogóle to nie powiedziałem chyba firmy, Xiaomi, czy jak oni tam się nazywają, no to z tej firmy. No i na razie jestem zadowolony. Nie wiem jak tam z nawilżaniem, tak? Czy to w ogóle tutaj daje to jakiś efekt. No ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jestem zadowolony. No i powiem tak. Jutro już mamy czwarteczek. I nie wiem, czy nie pójdę do drugiej pracy trochę na nadgodziny. Więc niestety nie będzie vlogowania. No ale będzie zarabianie pieniędzy, więc zawsze jest coś za coś. No, ale tak to wczoraj byłem u tej koleżanki i powiem wam tak, ona ma i pieska, i królika, i tak się trochę z tymi zwierzętami pobawiłem. No brakuje mi naprawdę, ojejku, jak moje życie się w końcu ustabilizuje w jakiś tam sposób, że nie będę musiał, nie wiem, zapieprzać na dwie roboty i tak dalej, to wezmę kotka, naprawdę, no tak mi tutaj brakuje tego sierściucha małego. Ja wiem, że to będzie drapać, ja wiem, że zwierzę potrafi sobie za przeproszeniem siknąć, bo one też mają swoją naturę, ale ogólnie rzecz biorąc, no to brakuje mi niesamowicie tego małego skoczka tutaj. No nie ukrywam, że jak po 16 latach uspałem kotkę, no to była taka myśl, że dobra, już więcej nic nie biorę. Ale z biegiem czasu brakuje tego zwierzaka w domu. Ojejku, to jest po prostu... No mega. Jejku, jak ładnie ten. Nie wiem, czy to będzie na filmie widać. Daję parę. Ja właśnie o tym mówiłem, że taki właśnie efekt spa można sobie robić. No bardzo przyjemnie. Ciekawe, jakbym wydał olejek eteryczny. Czy by pachniało? Znaczy, no pachnieć pewnie by pachniało, ale czy by to nie wpłynęło negatywnie na urządzenie? Może, żeby nie kombinować, co? Ale już mnie korci. A wlałbym tutaj waniliowy. Jest tą mgiełką, by tutaj taki zapach waniliowy szedł. Fajna sprawa. Poczytam, bo coś czuję, że będzie mnie korciło. No. Dobra, idę zajrzeć do tych moich wynalazków w piekarniku, bo one się pieką. No i co? Do później. Wróciłem dopiero do domu, słuchajcie, no dochodzi już 9, a więc dla mnie to już jest dość późno, bo rano trzeba wstać. Zadzwoniła koleżanka, zapytała się, czy jedziemy na zakupy. Ja mówię, jedziemy, zwłaszcza, że do Auchan. Ja mówię, jedziemy, dawno w Auchan nie byłem, więc czemu by nie. Więc szybciutko je rozpakujemy, bo nie ukrywam, że trochę mi się śpieszę, chciałbym się już wykąpać i położyć Lulu. Bo miałem dużo wcześniej się dzisiaj położyć, książkę poczytać, no ale że ten wyjazd się trafił, a my jak pojedziemy, to zawsze się schodzi długo, bo po prostu chodzimy po wszystkich alejkach, a jeszcze jak się dobrze przy okazji rozmawia, to wiecie jak to jest? Taka jest prawda. Wziąłem sobie nowego Jaśka,
do spania. Mój nie jest zły, ale już można powiedzieć trochę jest wymęczony, więc wymienimy na świeżego nowego, zwłaszcza, że to kosztowało 7 zł, więc wiecie, za 7 zł wymienić Jaśka to żadnej tragedii nie ma. I jutro tak, koleżankom do pracy i sobie do kawki zaniosę po pączku. Będziemy jutro pączkować. No nie mogę się doczekać. Myślę, że będą zadowolone. Wziąłbym na spróbowanie, bo to w sumie tam jest jakiś teraz dział chiński czy azjatycki, coś w tym stylu. No i koleżanka wzięła i mówi, że to jest dobre. Ja mówię, dobra, no to mówię, na spróbowanie mogę wziąć lunchbox. Tam się światło odbija, ale to chyba nie będzie problem. Piłem zimny napój i powiem wam, że gardło mnie teraz drapie. No zobaczymy, tak? Czy to będzie dobre, czy nie. Nie mam doświadczenia z tego typu produktami. Więc, no cóż, biorę co jest. Przepraszam, telefon. Bułki, kajzerki, nic specjalnego, klasyka. Kiszona kapusta. Kurczę, podszedłem do tej półki i tak mówię, no zjadłbym. Ale niestety nie było takiej kiszonej kapusty, że nakładasz sobie szczypcami w torbę i ważysz, więc to byłoby dla mnie najlepsze, bo ja tej kapusty bym wziął dosłownie tyle. No tu jest trochę więcej, więc postaram się to jakby zjeść i żeby nie było problemu. A otworzę dopiero jak zjem ogórki kiszone. To wtedy będę miał na pewno gdzieś tam spokojną głowę, że nic potem się nie zepsuje. Wziąłem zapas ketchupów, bo były w dobrej cenie. Był mój ulubiony Wocławek. I Hellmansa. Oba ketchupy lubię, więc z racji, że no co to, ta butelka 4,99. Ta 3 z kawałkiem, więc mówię, dobra, 2 do lodówki, wiecie, to nie szybko się nie psuje, więc może leżeć. Czemu by nie? Byłem w dziale żelki. I słuchajcie, one wyglądają tak samo jak te chupa chupsy z Żabki, co kupowałem, więc może będą dobre. Pojeść, bo trochę się zgniotło. Parówki Tarczyńskiego. Lubię, kupuję, wracam i będę wracał. Wziąłem na spróbowanie pistacjowe, powiem szczerze, 2 sztuki, że jeszcze nie miałem o smaku pistacjowym, więc tym bardziej jest ciekawość, czy to w ogóle warte smaku. Żelki też je uwielbiam. Słuchajcie, to są te ala tropikalne i takie same tropikalne, tylko że dużo większa paczka jest w Lidlu za 5 zł chyba, naprawdę opłaca się ją kupić. Tylko że ja osobiście mam takie doświadczenie z nimi, że zjeść 3, maksymalnie 4 żelki, bo potem ja na przykład się źle czuję, jak za dużo ich zjem. 2 małe grzechy, Coca-Colu, jedno dla mnie, jedno dla brata, żeby nie było, że tylko sam. Wziąłem sobie swoją ulubioną pastę do włosów, bo ta moja już dobiega powoli końca. Powiem szczerze, że tak szybko pasta do włosów mi schodzi i ktoś by pomyślał, ale gdzie ty to nakładasz? No właśnie, sam się dziwię, bo przecież ja tych włosów mam tyle, co wiecie, kot napłakał. No ale nic. A, i wziąłem 2 poszewki, bo były po 3,99 zł właśnie do poduszki tej do spania. I to jest tak, mam przecież te szaro, tam nie wiem, beżowo, szaro-beżowy kolor pościeli, no to to będzie pasowało. Drugą mam tą niebieską taką, no to to szary przełamany z takim turkusowym też będzie pasowało, nie? Więc mówię, biorę, czemu by nie, ale najpierw do prania. No i kiełbaska, sztuk 1. To jest akurat kiełbasa czosnkowa wędzona. Dobra, może być. No i powiem wam, że rachunek za te nieduże zakupy to mnie trochę przerósł, bo wyszło 88 zł i 2 grosze. Żeby nie było, że może ściemniam, że tak dużo. No tak patrząc naprawdę, bo jakość tych produktów też pozostawia wiele do życzenia, no i to nie jest jakoś dużo tych zakupów, zwłaszcza, że to naprawdę nie było drogi, nie było dużo drogich rzeczy, no co to poduszka 7, poszewki po 3,99. No i tak wiecie, z byle czego robi się poważna kwota. Dobra, słoneczka, ja idę się kąpać. Do zobaczenia jutro.